Filip Lewandowski, MMA Roxa, ze mną dawno niewidziany, przeze mnie przynajmniej, Łukasz Borowski. Konferencja przed kolejną galą FEN, już 28 maja. No było gorąco, nowy format zupełnie, można powiedzieć. No dokładnie, nowy format, bo pierwszy raz tak samo jestem na takiej imprezie. No i co, podobało się? Podobało się. A te disy Mirka Okcińskiego w porządku, czy trochę, no słabe? Znaczy powiem Ci tak, tak naprawdę to mnie te jego disy nie ruszają w ogóle. Oni próbują za każdym razem tam jakąś szpileczkę wcisnąć. Nie rusza mnie to, mnie to wręcz bawi. Ale czy Wy się wszyscy nie znacie? Czy Wy razem trochę nie trenujecie, nie trenowaliście? Nie. Nigdy nie trenowałem z Mirkiem, ani Mirek mnie nie trenował. Nas tylko łączy tak naprawdę Sylwester Kołecki. Nigdy więcej. No właśnie, bo jak to jest? Bo Ty trenujesz z Sylwkiem, tak? Dobrze tutaj kojarzę? Tak, dokładnie. Sylwek trenuje w elitarnych, w trakcie przygotowań jedzie do Warszawy i trenuje w Akademii. Trypson, walczyłeś już z nim, co byś o nim powiedział jako o zawodniku i jako o sobie? O jakim zawodniku? No, zawodniku MMA. On nie jest zawodnikiem. Nie, no okej. Okay. Czyli co, jest freak fighterem, czy jest po prostu celebrytą, który wszedł do klatki? Dokładnie. Wszedł, jest celebrytą, który chce zarabiać pieniądze po prostu. Zarabia, oczywiście, jak każdy, ale nie, dla mnie on nigdy nie będzie zawodnikiem. Jeżeli chodzi o naszą walkę wspólną, no co, nie trafił mnie w głowę, pociągnął palcami ucho, widać to na filmiku, będę to powtarzał, mogłem się odwoływać, ale dałem sobie spokój, bo dla mnie rekordy nie walczą, dla mnie to kolejne tam, powiedzmy. Pokażesz to ucho, odwrócimy się. Przegrane, jasne. Jest tak, to wygląda. Nie wiem, czy dobrze to złapiemy. No, ale tak, no jest... Konkretny kalafior. No jest. Ale jest okej. Okay. Jest wszystko w porządku. A śledziłeś w ogóle Trypsona, zanim się z nim biłeś? Kiedy jeszcze był w Warsaw Shore? Nie. Ja po prostu tam kiedyś właśnie wszedłem tam chyba na MTV i zobaczyłem jakiegoś pajaca, kurde, który próbuje pokazać coś, czego tak naprawdę nie umiał. Utkwiło mi to w głowie do dzisiaj, balachę próbował zrobić. To jest normalnie parodia. No, chyba już się nauczył. Okej, okay, a jak ją zakładał, że tak powiem? No właśnie tak dziwnie, że nawet bym nie mógł w stanie tego zademonstrować. Czyli to właśnie mają, gdy brał udział w programie, twoim zdaniem nie trenował i dopiero potem gdzieś tam zbudował, nie wiem, siebie na tym takim wizerunku gościa, co jest fajterem? Dokładnie. Może tam się gdzieś otarł o jakieś jedno, może dwa zajęcia, ale tylko to. Założył koszulkę klubu, w którym też trenowałem. Kazali mu ją ściągnąć. Poszedł właśnie hejt na niego, właśnie za tą koszulkę. No i to wszystko. No i tak naprawdę od tego się ta cała batalia zaczęła. A te sprawy w WCA i tak dalej, pamiętasz to? Też byś się chciał do tego odnieść? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę w żadnym klubie by Trypson nie przetrwał, kurde, choćby nawet godziny, bo każdy wie, kim jest. I on przed chwilą do mnie mówi: ty frajerze. Rozbawił mnie normalnie. No i to wszystko, co ja mogę powiedzieć na temat Trypsona. Jest tym bałem. Chyba też nie oszczędzasz jego rodziny, z tego co widziałem w mediach społecznościowych. Tak, poruszyłeś ten temat. Myślałem, że już wcześniej będzie poruszony, ale nie został. No powiem Ci, poruszyłem jego temat rodziny niepotrzebnie, absolutnie, bo nie powinienem absolutnie wchodzić na jego rodzinę. Ja cały czas, od samego początku mówiłem: mnie możecie wyzywać, ale nie ruszajcie rodziny. Okay. Ja to mówiłem i się sypię popiołem tak naprawdę, bo nigdy nie powinienem wchodzić na jego rodzinę. Bo teraz mowa o jego żonie, prawda? Tak, o tym wpisie. Tak. Tylko tak, jedna sprawa. Tak, mówię tu o Elizie. Tylko jedna sprawa. Ja nie mam zamiaru przepraszać, bo mojego syna nikt nie przeprosił. Ja tylko powiedziałem, że źle zrobiłem. Bo źle zrobiłem, nie powinienem absolutnie na to wchodzić. Na ten temat, na temat rodziny. I to wszystko. I koniec. Czego się możemy spodziewać w kolejnej waszej walce? Czego? Na pewno mocnej walki. Na pewno, bo będzie i z mojej strony, i z jego strony zajadła walka. Każdy będzie chciał każdemu urwać nie ucho, tylko łeb. I to wszystko. No, tak sobie wyobrażam tą walkę. Na pewno będzie krwawa i na pewno ani ja, ani on nie odpuści. Jest szansa, że podacie sobie ręce? Nie. Nie ma takiej szansy. Czyli już ten konflikt będzie trwał do końca życia, że tak powiem. Znaczy myślę, że po tej walce nasz konflikt będzie trwał do końca życia? Nie, myślę, że nie, bo nie będziemy mieli w ogóle ze sobą styczności. Ale nie zaprzestanę oczywiście pisać o nim. Czy mówić?
Będą Cię dalej walki z takimi zawodnikami, nazwijmy to, interesowały, czy chciałbyś takich stricte sportowych fighterów? Powiem Ci szczerze, nie zadał nikt mi takiego pytania dzisiaj, ale to będzie moja ostatnia walka. Tak. A skąd taka decyzja? Skąd taka decyzja? Bo mam dorosłego syna, który też wchodzi w świat i jemu przekazuję rękawice. Okej, okay, myślisz, że uda ci się je przekazać albo odwiesić na kołku? Bo wielu zawodników ma z tym problem, to jest ciężkie. Znaczy tak, ja mam swój klub, mam swoją rodzinę, mam się kim zajmować, mam swoje dzieciaki w klubie. Myślę, że już nie mam czasu na tak naprawdę na przygotowania się, bo jakby nie patrzeć, to są naprawdę ciężkie treningi, kupę czasu, pieniędzy przede wszystkim poświęcam na to wszystko i mój syn teraz będzie się bawił w to. Także, a mówiłeś, że na pewno będzie godnie reprezentował nazwisko Borowski. No a gdybyś, załóżmy, tylko się nie obrażaj, przegrał tę walkę teraz z Trypsonem i FN zaproponował wam trzecią trylogię, trzeci pojedynek, to byś chciał zawalczyć? Nie, ja jak powiem jedno, to się cały czas tego trzyma. To wszystko ode mnie. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.